Pisz o tym, że na Voyanshop są prawdziwe opinie klientów, którzy już coś zamówili. Znajdują się one pod każdym produktem. Jednym z najnowszych jest na przykład zestaw skarpetek. Jak zjedziemy sobie troszeczkę niżej, to pokazują się opinie innych osób, które już zamówiły ten produkt. Którzy piszą na przykład, że polecają, bo jest szybka wysyłka, albo że wygodnie się w nich chodzi. I takie opinie znajdziecie pod każdym produktem. Albo w przypadku kubka są nawet zdjęcia. Spójrzcie na to! Kubek jest super! Taka opinia tutaj zamieszczona przez panią Katarzynę. Tutaj kolejna opinia ze zdjęciem. Dlatego wbijaj na Voyanshop i sprawdź na przykład opinię pod najnowszą maskotką. Ciekawe, co o niej ludzie piszą. Siemano kolano, jesteśmy właśnie na herbatce opaliona. Hejka, witam, palion. Witam serdecznie tutaj na herbatce. Siema, i siemano. Palion też jest na herbatce i słuchajcie, pijemy herbatki z naszego kubeczka Wojanty. Wojanowickiego, ja magicznego, piękny kubeczek, ale... Jeszcze gorący napój, widać Wojanowice, widzisz? Tak, pięknie Wojanowice. Słuchajcie, my mieliśmy właśnie teraz po tej herbatce pójść do Nubka, zobaczyć jego nowe zwierzątko, które dostał od Katnapa. Bo oszukał nas, bo oszukał nas. Ja się nie zgadzam, uważam, że ja powinienem mieć to, gdy ja. Słuchajcie, Katnap dał Nubkowi Dogdeja. Czajcie bazę, widzowie, prawdziwego Dogdeja. I powinien być już w domku u Nubka. Ej! Jak się wystraszyłem! I słuchajcie, ten Dogdej, mój piesek, uwaga, gryzie. Czekaj, sprawdźmy to, uwaga. Jak to gryzie? Ej, zobacz. Tylko nie bijcie go, nie bijcie go, patrzcie. On nie gryzie. Jest jeszcze. Czyli... Ej, nie, bo masz maskotkę i mu się podoba pewnie. Chcesz maskotkę, piesku, proszę, trzymaj maskotkę, Wojanty. Miło, ale dobra, super. Oddawaj. Dobra, słuchajcie, ten piesek jest oswojonym do Gdeja Nubka. Co wy tu robicie? Nubek, podziwiamy twojego nowego pieska, którego udało ci zdobyć. Ale nie podchodźcie tak blisko, patrzcie, co tu piszę. Mój piesek, uwaga, gryzie. No, patrzcie, zobacz. Chcę dać mu te. Zobacz. Ej! Nie gryzie. No, nie gryzie, on jest miły. Nie gryzie. Może ciebie tylko gryzie, wiesz? Może tylko ciebie gryzie. Ja go uczyłem, żeby gryzł. A może żeby gryzł tylko Katnapa, co? Trzymaj, piesku. O, to było dobre. No, to jest dobre, no tak. A co, jak już gadamy o Katnapie, to chodźcie, musimy sprawdzić, czy on tam czasem nie uciekł. Ej, właśnie, Ptycho, ty miałeś być na warcie. Na warcie. No, ale ja byłem, ale ile można godzin tam ssać? Byłem. No, ale nie widziałeś nic podejrzanego w tym. Sprawie jesteśmy, ej, i co? Ej, widać go tam, czy nie? Jest tam. Jest, tak, no. O, no dobra, udało mu się. Hejka. Siema, Katna. Hej, Katnap. Zdecydowaliście się mnie już wypuścić? Ciebie nie wypuszczamy nigdy, bo... Nigdy w życiu. Słuchaj. Słuchaj, no? Jak do Gdeja zrobić, żeby on gryzł innych ludzi, zwłaszcza Katnapa, wiesz, nasz sposób? Co? Nie powiem ci! Czemu on ma mnie gryźć? On mnie nigdy nie może ugryźć! Ale my go tak wytrenujemy, że cię będzie gryzł. I słuchaj, nie masz już żadnych, żadnej ekipy swoich ziomków, tych Mr. Smiling Critters, tak, nie masz już ich. I teraz do Gdej to jest ostatni Smiling Critters, jaki ci został i on należy do Nubka. więc uważaj sobie na nas. Co się śmiejesz? Co się śmiejesz? No, jesteście bardzo zabawni! Co myślicie, że to jest mój ostatni Smiley Critters? Tak, macie rację! To jest mój ostatni Smiley Critters! No to czemu się śmiejesz? No, czemu się śmiałeś z tego? No właśnie. Przepraszam, po prostu nie mogłem wytrzymać ze śmiechu! Co? Ej! To jest podejrzane, pokonaliśmy już wszystkie fale, no właśnie! Pokonaliście ich wszystkich. Co ja teraz zrobię? Ale ja jestem biedny. Ej, wydaje mi się, że on mówi prawdę. Tak? Nie, on chyba kręci. On kręci. Dobra, czyli Katnapie, powiedz głośno, nie mam już żadnych Smiling Crittersów. Powiedział w sumie, nie? Ale dobra, uwierzymy ci, Katnapie. Nie musisz nam tego udowadniać. No to dobrze, pamiętajcie, Katnapowi można ufać. Więc możecie mi uwierzyć w każde moje słowo. No oczywiście, tak, jasne, chodźmy. Wierzymy mu, tak. Chodźcie. On jest dziwny. On kręci, panowie, nie słuchajcie się go. Ale jak on tak mówi, pewno to kręci. Prawdę. Nubek. On może, zobaczymy, czy mówi prawdę. Może to zobaczymy, Nubek. A jak nie mówi, to co? To co zrobisz, jak nie mówi? Jak nie mówi? O, właśnie. Skończysz go kryć. A ja go nie kryję, tylko tak myślę, no bo... A może masz sojusz? A jak będziesz w błędzie, to co? No skąd,
To skąd ma być jeszcze Mary Critters, jak tutaj już nie, nigdzie nie ma, no ja ślepy nie jestem. Dlatego musimy się o tym przekonać, widzowie, i mam pomysł. Pójdziemy go śledzić, bo brzmiał on bardzo podejrzanie. Brzmiał, jakby gdzieś chował jeszcze ostatnich Smiling Crittersów, którzy, jak już widzieliście w ostatnim odcinku, mogą być wielkim zagrożeniem dla Wojanowic, więc musimy go śledzić, żeby sprawdzić, że czasem gdzieś nie ma ukrytych właśnie Smiling Crittersów, co nie? Ty mówisz o potkach na niewidzialność? Jasne, że tak. I ja takie poteczki mam u siebie w domku, więc chodźcie, skoczymy szybko po nie i wracamy do tego strasznego katnapa. No w sumie nie takiego strasznego. To jest super pomysł. Tak, tak, tutaj gdzie są. Gdzie masz schowane? Tutaj, o. To raz, dwa, o, starczą, starczą. O, poteczki! To ja zostaję, o, jeszcze, dobra, biorę. Dobra, no. Weź sobie nurek. No, no masz tam. Weź sobie nurek. Dzięki. Dobra, o, pięknie, no i pięknie. No, no i co, wracamy teraz do katnapa, słuchajcie, gdyby nigdy nic i wypijamy sobie poteczkę niewidzialność, żeby go śledzić, żeby go obserwować. Ale zdejmijmy wszystkie pasy zaraz z tym chmurką. A właśnie, tak, 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 i kubki z drugiej rąk, bo ja mam kubek drugiej. No właśnie, tak, chmurkowy pas. I dobra, Nubek, co robisz, jak się okaże, że katnap kłamał? No nie no, będzie mi psychro, no ale nie widać tutaj. Ale dalej nie go będę chronił i dalej będę go wspierać, tak Nubek? Ej! Mówi. O, no na pewno tak będzie. Ej. Już 10 raz cię zrobił okłamał, tak widzisz, bezczelnie. Dobra. No ale się... No dobra. Mamy, pijemy, 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 bo już się zbliżamy do niego. Pijemy. Dobra, pijemy. Mamy, pijemy. Dobra. Pięknie. Ej, Nubek, nie wypiłeś! Nubek, bo cię zobacz podkę, to będzie podkę. Ha, ha, faktycznie, O, dobra, i wyrzuć to. O, dobra, super. Dobra, lecimy! Chodźcie, chodźcie tam szybciutko teraz pod jego normalnie tutaj więzienie. A dobra, tu. Jest tu? Dobra, jest. Nie widzę ich chyba nigdzie. Nie ma ich, poszli sobie, to bardzo dobrze. Co on tu robi? Ej! Tu ma dziuplę! Co to jest za dziura? To ma tunel? O, tak! To jest moje tajne przejście, że oni tego nie zauważyli! Ej! Ej, ludzie! Ludzie mają miotezy! To jest trzymanek z nich, Wojtek jest moim impostorem! Nubek, dawaj dirta! Nubek, dawaj dirta! Dawaj, 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 idziemy, idziemy sprawdzić, co to jest! Nie wierzę, ale on się, co on tam zrobił? Nie wiem jakim cudem, bo tutaj się pojawiło takie straszne zejście! Ja, to nie byłem ja, to nie byłem ja. Nubek, to nie byłeś ty? No serio, bo ja bym nie zostawiał go! Dobra, po kolei, po kolei! To nikogo nie było przejście, chodźcie, chodźcie, bo on tam już gdzieś poszedł, musimy sprawdzić, gdzie to, do kolei. Ej, to prowadzi gdzieś, na to, chodźcie tu ekipa, chodźcie! Ej, to jest coraz niżej! Jaskinia, oj, ej! To jest jakiś tunel, jaskinia, co to jest? On wszędzie ma jaskinie. Co on robi? Co to? On mnie wywiał moje rybki na czarną godzinę i przejście, tak, mam cię, wychodzę! Nie, co? To jest jego wyjście? Co? Jakieś on lata? Mega... On latał czy co? Mega tajne wyjście, tu jest woda, zobaczcie, wodą wyszedł. Woda. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ja nie widziałem wody. Płynę! O, dobra, jest. Nikogo nie ma! Mam nadzieję, że mnie nie zobaczyli, o, nie, o nie. Muszę wypłynąć, bo zaraz cię uduszę. Powoli, powoli, powoli. Nie mogę, nie możemy go popchać. Patrz, wyszedł, wyszedł. Idzie tam, idzie tam, idzie tam. Patrz. Udało mu się wejść z więzienia. Jakim cudem takie tajne przejście mu się udało zrobić? To na pewno nie... To nie na moje warcie, to na warcie Nubka, na 100% coś. Ale stary, ty na warcie piłeś sobie z nami herbatkę, to było właśnie na tej właśnie warcie. No, no dobra, no przepraszam, no sorry. A mi się wydaje, że on zaglądał do Krysia plecaka. O, może też. Ale dobra, musimy uważać, bo on teraz coś tutaj kombinuje. Dąży do Wojanowic, dąży do Wojanowic. Żebym tylko nikogo tutaj nie spotkał, ukryję się w tej ścinie. No co on kładzie pina? Przejdźcie zgubinać, ona jest innego koloru. Nubek, ty się nie odzywaj, ty się tak samo kryjesz. No właśnie, Nubek, ty się nie odzywaj. Przechodzimy. Gdzie idą dalej, idą dalej, idą dalej. Ale co on robi? Wiedziałem, że będzie robił coś podejrzanego, bo dziwnie brzmiał. Mówił coś o Smiling Crittersach, które jeszcze może mieć. Ej! Kto rzucił jajce? Ja! Ja! Dla Belki, dla Belki! Nubek! No teraz zobacz! O, czekaj. Nikogo tutaj nie ma, bardzo dobrze! Nubek. Smiling Critters, zaraz do was przyjdę! Co? O nie, co? Jakich Smiling Crittersach on mówi? Podnoć wszystkie już były zniszczone. Czekaj, gdzie on tam poszedł? Widzicie to? Jestem kolejny! Czekajcie. Wy też nie zjemówcie, okej? Ej, on idzie do tego nie było. Tajnego wejścia! Do wody idzie! Oj, gdzie on wchodzi do wody? Tutaj? Tutaj, tutaj, koło, tutaj! Jesteśmy już bardzo blisko! Ej, dobra, chodźmy tam, chodźmy tam! Co? Ej, zszedł tutaj na dole! Pod co tego kobla? Jest? A tutaj pan! Co tu się dzieje? Co to jest? Pod Wojanowicami ma jakąś tajną bazę? Może, jestem, widzowie, musimy to odkryć. Chodźcie, co to jest? O! Idę. Zobacz! Jakie to są tunele? To jest idealne miejsce! Nie, jaskinia! Niezbyt daleko!
szybko kopię. Muszę tutaj wykopać pewną rzecz. On ma jakieś ultra szybkie kopanie, ale co on tutaj robi? No co on tutaj kopie? Czekajcie, co tu kopie? Mega długi tunel i za chwileczkę Smiley Critters, zaraz was się pojawicie tutaj, o tak! Co on tu chce zrobić? Co on powiedział? Bazę na Smiley Crittersy? Nie, no, on chce zrobić. Uwaga, uwaga, tajną armię. Okej. Okay. Nie. Czyli to będzie jego tajna, ostatnia armia Smiling Crittersów, która będzie pod Wojanowicami. Czyli to będzie taka tykająca bomba pewnie. Ale dobrze wiemy, gdzie to jest, tak? Co on robi? O tak! Chwileczkę! Co? Co? Co on robi? Co? Co on chciał zrobić? Co? Co on myśli? Ej, nie co wiem, on robi? Chyba się zaczął. Patrz! Ej, jak on to zrobi? Nie, dobra, ja idę do domu, Dobra, nie, nie. Coś tutaj nie pasuje. Nie idź do domu, Nubek. Ja idę do domu. Ej, dobra, nie, to jest przesada, Nubek. Nie. On to zobaczy, że ty to tak narobiłeś. Pójdę po Dogdeja. Nie, Dogdeja nie. Gnijcie, nie wracaj tutaj. Dostaw. Pójdzie, dobra. Czego mu znowu brakuje? Jest to wszystko. Chyba możemy zacząć. Smiling Critters. Co on chce zrobić? O nie, mów, że zacznie teraz je stawiać tutaj. W tajnej bazie pod Wojanowicami. To wygląda jak bank Smiling Crittersów. O nie, odsuńcie się, odsuńcie się. Ej, one nie będą nas atakować? Zobacz! Jesteście pod Wojanowicami! Pali, nie podchodź za blisko! Nie atakują! Zamknij ich! O, słuchajcie, wypiłem kolejną niewidkę. Au! I zaatakowały mnie przez ścianę, bo mi się niewidka na pół sekundy skończyła. To palią! Nie! Wyczuł mnie, bo mi się niewidka skończyła! Ja to tam podchodziłeś! To nie byłem ja, to był Smiling Critters. No nie wcale. Dobra, jak coś trzeba się z nim rozprawić. Ale on panie kino wtrzyma! Patrz! Dobra, macie być cicho! Tutaj są Wojanowice na górze! Smiling Critters! My musimy być mega cicho! No właśnie! O, zrób podkop do góry. Ej, z góry to będzie... Nie, to jest ryzykowne. Ryzykowne? Nubek, a ty co, się boisz normalnie, Nubek? No tak. Bo i pięta jesteś, Nubek. No trochę tak. Opa, widać! Jest? Teraz! Nie popchnij mnie. Teraz słoniki! Słoniki! Przyzywam was! Nubek, popychasz mnie! Ej, czekaj, przejdź tu Nubek, bo ty skopię, rozkopię. Nubek! Dobra, ja zobaczyć chciałem. Dobra, patrzcie, uwaga. O! Ale brzydkie, dobra, brzydkie! Dobra, tych słoni jest tak dużo! Czemu one nas widzą? Wyczuwają nas! One nas widzą? Świnki! Faktycznie, do tojta idą świnki! Nie. Zobacz, ile tego jest. Świnki chcą zaatakować kamień! Widzisz, te świnki idą do tojta! Au! Uderzyła mnie! Świnki idą do tojta! Nie! Czemu one tak mnie atakują? Nie bójcie się, bo będziecie mieć karę! Dobra, ja mam dosyć! Okay. Dobra, idziecie do kary! O, podkopię was na dół i macie karę teraz! Świneczki! Nie ma! Świnką. Ale zobaczcie, słoników jest naprawdę bardzo dużo! Są one jeszcze są najgorsze. Zielone. On to powiększa! One są mega mocne, nie? Ta baza staje się większa! Trzeba mieć więcej! O, bum! Nie! Co? Ej! Jeszcze więcej! Jeszcze więcej! Co jest? Gościa się opętało! Oho, chyba tak! Ej, żeby nas nie zmienił fioletowych! Ja nie mogę! No by nie było tak, no! Ej, zobacz! Bardzo ładnie! Tutaj widać je! Te małe Smiling Crittersy, jak się patrzą na nas! Przerażające! Ej, patrz! Muszę uważać! Zaraz się skaptą, że uciekłem! Więc szybko! Smiling Critters! O, właśnie! Jak najwięcej kurczaczków, tak? Chodźcie tutaj! Te kurczaczki też są trudne! Wow! Jaki dźwięk! Dobra, patrzcie, ich jest za dużo, to jest potężna armia! Co my zrobimy z tą armią? Trzeba będzie tutaj wkraść się, jak Katnap stąd pójdzie i rozwalić tą całą armię, słuchajcie.
Żeby wyczerpała mu się ostatnia nadzieja w armii. I usunąć katapowite te przejście. Ej, co on do nich gada? Oj tak, oj tak. Zobaczcie. Co to jest? On do nich mówi. Mówi przemowę. Słuchajcie, to jest nasza tajna baza. Pamiętajcie, musicie być cicho. Jesteśmy tak głośno. Pod zajadawicami i nikt no. nie może wiedzieć, że tu jesteście. Słyszycie mnie? Bo to jest głośno. Za niebawem zaatakujemy, bo, albo nie, nie zaatakujemy. No zobaczymy, coś zrobimy z wojownicami. Ej, te misie są tak głośno. Ej, no dobra, jest. Musimy pokonać tą armię. Uważajcie, jakby co na siebie i się nie pokazujcie. Ja uciekam, bo oni myślą, że jestem zamknięty. Ej, nie. Naprawdę uciekam, dobra, szybko. O, dobra, uciekam. Uważajcie, uważajcie, uważajcie. Zrobicie się. Nie wychodźcie jeszcze, nie wychodźcie, zostaniemy tutaj. Dobra, dobra, dobra. O nie, zaraz się skapnę. Wejście. Co on szuka wyjścia? On nie ma wyjścia nigdzie, kopię nowe. Dobra, 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 poszedł. Poszedł? Dobra, poszedł. Poszedł, tak, no. To jest chyba nasza szansa w takim razie na to, nie, no, żeby to pokonać tą armię jeszcze nawet bez walki. To znaczy, żeby on ich nie wypuścił na wojnowice, bo to będzie po nas. Dawajcie, rozwalamy je, tak. No to zbroję ubierz chociaż. No właśnie, ała, ale one są mocne. Atakujcie je! Musimy wyeliminować o nie, to! Nie. Zginę! Pomocy! O nie, pomocy! Ale on coś ty zrobił! Uciekaj! Dobra. Ej, dobra, nie. Niech one tu wpadają! Niech to się pcha z drugiej strony. Mam... Opatrz! Wpadają tutaj wszystkie! TNT potrzeb... Ej, dobra! Tyle... Ja mam TNT! One ale mam jedną rzecz mam. Patrzcie to! Czekajcie, patrzcie to! To jest? Co? Lawa! Dobrze! Lej to! Super. Lej! Tak. Dobrze! Jest! Ale głośno! Ale skakują tu, co ale jest? Ich tu jest! Dobrze. Ale będzie zły katnap! Będzie bardzo zły! Ale głośno! Ale to jest ostatnia armia Smiling Crittersów katnapa! I jak już ją pokonamy, to będzie ewidentnie katnap już nie atakuj. Miał wyjścia! O nie, wróciłem wiaderko na wydu... Ach! Nupek, dobra, dobijamy je. Dobra, dokańczamy je. Dobijamy je w normalny sposób. Dawaj. Tyk, jakie one są silne, te słonie. Ile to ma życia? Mega silne. Nie mogę z tych słoni, są twarde jak słoń. Są takie tanki. Dobra, o mamy. Ostatnie. Ej, dostałem od was. Dobra, i teraz patrz, ogłoszenie. Pokonaliśmy armię tajemną z katnapa Smiley Crittersów pod Wojanowicami. Dobra, piękna cisza. Udało nam się i dlatego mamy teraz spokój na Wojanowicach. Pozostało tylko pilnować katnapa, bo teraz katnap nie będzie miał innego wyjścia. Będzie musiał zmienić się strasznego katnapa. Zdrowie Wojanowicz! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.